Witam wszystkich serdecznie. Niedziela, 6 listopada, godzina 8:37. A ja znowu tutaj. Myślałem, że będę sam, ale jakiś samochód na zakaz ruchu pomknął do lasu. Raczej to nie pracownicy leśni, tylko ktoś, komu się upiecze mandat. Spać nie mogę. Naszło mnie takie pytanie. Być albo nie być? Oto jest pytanie. Jak to Szekspir kiedyś zapodał, a ja sparafrazuję to: iść albo nie iść do lasu. No i wyszło, że iść. Proszę zobaczyć, jaka temperatura dzisiaj z wnętrza auta. Pokazuje minus pół stopnia. Pod domem musiałem skrobać przednią szybę, był lekki przymrozek, ale temperatura była 3,5 stopnia. No, słoneczko na horyzoncie, pełnia, lada dzień. Czy będą grzyby w lesie? Nie wiem, no spacer mi dobrze zrobi. Kurteczkę zaraz ubieram i wędrujemy przed siebie. Tyle tytułem wstępu. Moje ulubione skrzyżowanie ostatnio padało. Chyba półtora dnia i coś w nocy padało. No, ale teraz jest zimno. Ale nie tak bardzo, żeby dokuczało. I jednak jeszcze coś się tutaj znajduje. Pierwszy dzisiaj grzybek. Podgrzybek oczywiście. O! Jak to miło i wesoło. Już tam widzimy coś jeszcze, ale gałąź za ciężka. Nie, trzeba go wydostać jakoś tak. Jeszcze dwa tutaj się znalazły. Nawet trzy. Jeden. I tu jeszcze mamy jeszcze dwa grzybki. Także zaczęło się od czterech grzybów. Jedziemy dalej. Niebo czyściutkie dzisiaj. Wygląda bardzo fajnie las. Będziemy chyba bardziej podziwiać widoki, bo na razie cztery grzybki. Na jednym z nich normalnie była zamarznięta woda. Proszę zobaczyć, jaki szron jest. Wszędzie biało. Ale ja myślę, żeby się nie poddawać i że jeszcze coś znajdziemy. Skoro były 4, to równie dobrze może być 40 grzybków. Także idę jeszcze w tamtym kierunku. Może coś pod gałęziami jeszcze znajdę. Zobaczymy, jak ten niedzielny spacer się uda. Ja nie lubię za dużo spać, dlatego wstaję skoro świt. No i tak sobie maszeruję i się zaświecił ładny podgrzybeczek. Już go zbieramy. Mimo tego chłodu jeszcze jakieś spóźnialskie i to świeże. Jeszcze się pokazują, widzę. No, także z pustym wiadrem to my do domu nie wrócimy. No, takie przepiękne miejsce. Dosłownie zamarznięte liście. No i tak tutaj się zaświeciły takie starsze grzyby. Proszę zobaczyć, jaki ładnie zamarznięty szron na tym podgrzybku. Ale my sobie go ładnie weźmiemy. Mamy jednego. I tam widzę jeszcze dwa. Tu jest drugi. Niestety zostawiam, bo jest zapleśniały. O, jeszcze jeden. Także cztery będą w tym miejscu. Ten też cały.
zaszroniony, starszy, ale nie zapleśniały. I tu jeszcze mamy kolejnego. O, jeszcze dwa widzę, proszę Państwa. Opłaciło się tutaj wejść. Opłaciło się wejść w to miejsce. Nikt tutaj nie zaglądał. Grzybki jak w pełni sezonu. I kolejny. Cały zaszroniony. Bierzemy. Też ładny. I tutaj kolejny. Ten chyba najładniejszy, taki najświeższy. Idziemy z powrotem. Miejsce widzę fajne. To jeszcze coś się może tutaj znajdzie. Dookoła taki młodnik liściasty. Na prawdziwki to chyba nie liczę. No, ale liczyłem na czerwone kozaki. Ale nic nie ma. O. Mamy tyle zamarzniętych podgrzybków. Będziemy jeszcze tutaj krążyć teraz. Coś mi podpowiada, że coś nazbieram. No. Proszę zobaczyć, tutaj spod gałęzi się wyciska jakiś starszy grzybek zamarznięty. No, tak go dzisiaj wytnę. Trochę go wyrwałem, ale kolor fajny. Grzybek dosyć duży. Obadamy. Co to dzisiaj będzie w to zimno? Zamarznięte podgrzybki. Taki będzie tytuł filmu. Grzybki pokazują się. Grzybobranie. Już udało się. O, widzimy kolejnego. Naprawdę bardzo fajny. Już idzie taka, nazwijmy to, odwilż. Zawsze w tych liściastych liczę na prawdziwki. To jest chyba jakiś klon. Dąb to nie jest. I mogę się mylić. Ale chyba tam już żadnych prawdziwków nie znajdę. Grunt, że znalazłem. O, znowu coś takiego. Przed chwilą spod wrzosu wydobyłem takiego. On jest całkowicie zamarznięty. Twardy. I dostrzegłem kolejnego tutaj. Proszę zobaczyć. Cały łepek zaszroniony. Grzybek niespleśniały, także też go bierzemy i krążymy dalej. Mamy 8:37 i zamarznięte grzybki dalej są. Taki kapciuszek. Tu kolejny. Aż się lśni. Z zimna. No nie za ciekawy. Ale go wezmę. Dlatego, że nie ma tych grzybów za dużo. Nie wiem, co jeszcze mnie spotka w lesie. W razie co ich się pozbędę, tych takich brzydkich, ale do suszenia się nadają. Idziemy ścieżką. No i kolejne tutaj podgrzybki. Jeden. Drugi. Oczywiście nie są to świeże grzyby, które tej nocy wyrosły. Raczej ktoś ich wcześniej nie zebrał. Ale są. Trochę dalej. Kolejny taki starszy grzybek.
O, nie nadający się, więc go zostawiamy. Zrobiłem zakręt w prawo w taki większy las z tamtych brzózek, bo tam nie ma na co liczyć, na żadne kozaki. I proszę zobaczyć, świeży grzyb też potrafi jeszcze wyrosnąć. O, tutaj ładnie w takim... O, i tam się zaświeciło coś wielkiego. Zaraz po niego tam pójdziemy. Najpierw tego wyciągnę. O, czuję pod ręką wszystko zamarznięte. A grzyb wyszedł. I tam jest taki duży. Też cały zamarznięty. Starszy już. Szron na nim. No, trochę go obrobiły ślimaki. Ale go zabieram. Będę szukał tutaj dalej. Zapowiada się piękny dzionek. Tutaj sobie tak przemieszczam się jeszcze dalej od samochodu. Bardzo ładnie się zrobiło. No i tak koło drogi jak zawsze. Nie było widać cienia. Znowu jakiś smoźlaczek się pokazał. Proszę zobaczyć. Całkiem świeżutki grzybek. No więc zapowiada się ciekawie. A dopiero dziewiąta. O! Proszę zobaczyć. Przyciągnął mnie inny grzyb. A po drodze... Po drodze mamy coś takiego. Trzeba będzie tutaj pokrążyć. Przyciągnął mnie taki wielki. Taki do suszenia grzybeczek. Też może być. I rozglądamy się dalej. No i krok do przodu. Grzybek stary, zapleśniały, niech wraca sobie. Tutaj kolejny przy wiaderku. Jak coś się tam zażółca, to już wiem, że coś może być fajniejszego. Może być. Zostawię tu. I tutaj takiego giganta też dostrzegłem. No, zamarznięty całkowicie. Już go obracamy. Teoretycznie mógłby być, ale go zostawię. Za duży kapeć zamarznięty. Przed chwileczką właśnie tego podgrzybka dałem na shorta. Idę drogą, ciągle oddalam się od auta. Oczywiście zapraszam na shorta, 15 sekund. Ładna atrakcja widziana z drogi. Już do wiaderka. No i z drogi widzimy coś takiego. Jeden, dwa, trochę ślimaki to sfatygowały. Trzy. No i rozglądniemy się tutaj. Dzisiaj postanowiłem tak maksymalnie nakręcać grzybki. Widzowie pustej gadki nie chcą oglądać, tylko właśnie grzybki. Oczywiście zamarznięte. Tutaj dwa jeszcze. Tam blisko droga i wiaderko. O, zaraz się tym
zajmiemy świeżutkie. I jeszcze dostrzegłem taki większy kapeć tam. O. Już go tu wciągam, ale ładnie zamarznięty. Proszę zobaczyć. W słońcu. Jakiś rona na nim, tak jak na tych poprzednich. Piękne wzory. Może być grzybek. Tu są trzy. I krążymy dalej. 50 metrów od tamtego miejsca. Tu takie rozwidlenie dróg. Idziemy, ciągle się oddalamy od auta. O, proszę zobaczyć. Odmarz właśnie. Słoneczko mu tu przyświeciło. Świeżutki podgrzybeczek. Idziemy dalej. Czas zawrócić, bo wiaderko 3/4 pełne mrożonych grzybów. I tak zwróciłem uwagę na drogę, którą szedłem tam. Nie ma świeżych śladów, nawet rower tędy nie jechał. Ale zwierzątka sobie przebiegały. Tutaj raz jakaś chyba sarna, drugi ślad i tutaj przynajmniej trzy. Tu kolejne trzy i tu widzę jeszcze trzy. No to taka grupka sobie biegła. No tak to wygląda na kopyto. Także sarenki sobie tutaj biegły. A tą drogą nic nie jechało. Więc jakieś grzybki przy drodze może będą dla mnie. No i czas wracać. 9:40. Maszerujemy od drogi 5 metrów. I coś tutaj mamy. Tam jest kolejny. Ale tak zjedzony przez ślimaka, że go nie ruszam. Zobaczymy to. No, może być. Tak obróciłem głowę w lewo. I tam mi się zabłyszczyło. No, powiedzmy, błysło. Taki słowny. O, i tutaj drugi obok niego. Nie chcę go, niech sobie zostanie. Ktoś go tutaj przeoczył, zobaczymy tego. Piękny szron na nim. Tak, tego jednego weźmiemy. Tego jednego weźmiemy i pokręcę się tu. Parę metrów dalej. Mamy kolejnego. Zamarzlucha. Już go sprawdzam. Bo takich nie za bardzo lubię. Może być. Tego za to nie wezmę. Objedzony. I za duży. No i będziemy tutaj jeszcze chwilę krążyć. Mamy taką przecinkę, która rozdziela las. I tutaj o, właśnie tak to wygląda, taka pseudodroga. I oczywiście znowu jakieś dwa stare kapcie zamarznięte. Ten zupełnie się nie nadaje. Niech sobie tu już zostanie. Tu jeszcze jeden się próbowałby dostać. Obadamy tego. Też nie za ładny. Szkoda. No, ktoś ich nie zebrał wcześniej i tak sobie tu będą dogorywać. No i w tym miejscu, gdzie właśnie zwierzyna zrobiła dobrą robotę, rozkopała tutaj cały ten teren. Na shorta dałem filmik. Takie cudo mi się trafiło, w takie zimno. Pokażę je teraz. Prawdziwek. Pierwszy dzisiaj. Nigdy nie mów nigdy, że ostatni w tym sezonie. No przecudowny. Już się nim zajmujemy i wracamy dalej.
30 metrów od prawdziwka na drodze, wprawdzie nie prawdziwek, ale taka świeżyna, taki prawdziwkowy podgrzyb. Proszę zobaczyć, taki sam duży jak ten prawdziwek. No jestem w szoku dzisiaj, w szoku dosłownie. Ja szybciej nazbierałem dzisiaj pełne wiaderko jak dwa dni temu. Już wtedy myślałem, że koniec sezonu. No, przysłowie się sprawdza. Nigdy nie mów nigdy. I taki prawdziwek. No i kolejne znaleziska. Na horyzoncie widzę kilka osób, więc nie jestem sam dziś. Obudzili się i wyszli na grzybki. A ja sobie im sprzed nosa tutaj zabiorę. Bo tu się pokazały trzy sztuki, jeszcze gdzieś czwarta mi się świeciła. O, tutaj czwarta, ale tak powiem, ta chyba zostanie, więc mamy jeszcze trzy. No, coś tu się jeszcze mi zaświeciło, już go troszkę odgarnąłem. Takie coś wielkie. No, to taki prawdziwek, ale niestety po prostu go nie biorę. Mokry, skapciały, starutki, ale jest. Także powrotna droga dosyć ciekawa. Tu jeszcze taki, ciocia mówi na ten grzyb Wojtuś. To jest taki maślak, siniak, dosyć duży. Już go tam pooglądałem, ale go też nie biorę. Niech sobie rośnie. Tu jeszcze coś widzę. O, jak nie dwa grzybki, to trzeci, świeżutki. Także tutaj sobie jeszcze powęszę. Ten taki w miarę świeży. Może pokażę wiaderko. Te moje wiaderko nieszczęsne. O, już prawie. Prawie pełniuśkie, grzyby dosyć duże. No i węszymy dalej. Oj, przepraszam, palec mi tu na kamerę wlazł. O, takie fajne zjawisko. Jak sobie drzewko odparowuje. Nie wiem, czy to będzie widać. Ludzkie oko to dostrzega. Chyba nie widać za bardzo. Ale słoneczko będzie dzisiaj. Przepiękny dzień. Wspomnę ciekawostkę, bo podszedłem do grzybiarzy. Akurat były to dwie panie z koszyczkami wiklinowymi, fajnymi. Dopiero zaczęły zbierać. No, mówią, że nie ma grzybów, no bo tak naprawdę trzeba się wystarać, żeby to znaleźć. Ale przyjechały aż z Wałbrzycha. Nie wiem dokładnie, ile kilometrów do Krępnicy jest. Setka chyba. No, mniej więcej tak jakby z Wrocławia do Krępnicy, to też jest około 110 kilometrów. No i liczą, że nazbierają. A miejscowych już nie widać. Śladów żadnych na drodze. Ani buta, ani rowera. I ja sobie tak maszeruję już z pełnym koszem. Trzeba wracać do domciu. Jakieś śniadanko. Bo się śmieli ludzie, że na bananie jadę, nie? No, jakoś tak trochę potasu trzeba z rana. O, tak sobie gadu. Tu jeszcze sitarze się pokazują. Tam mi się jakiś grzybek pokazał. Ale to też jest, ja na to mówię, psiuchy. Takie sobie wypełniają jakieś zadanie w lesie, wyciągają z ziemi substancje, no i tak sobie rosną, wegetacja trwa, las się dobrze jeszcze ma. No, widok z drogi, idę już do samochodu, jeszcze coś takiego się tutaj błysło, już sprawdzamy,
No taki starszy, ale nie jest zapleśniały. Weźmiemy go. I tak sobie skręciłem. Tutaj taki rów jest, takie góreczki. I się mi tutaj podgrzybek jeszcze pokazał. O, i to na dodatek świeży. No to zrobimy tu jeszcze na powrotnej drodze mały rekonesansik. Droga, wracam. Głowa w prawo. I co? Ja widzę taki fajniutki. O, ładnie mi się ułamał, żółciutki. Podgrzybek. Chyba dobiję te wiaderko do full, wracając do tego samochodu. Ja już tego nie rozumiem. Leżał sobie na drodze sarniak kopnięty. No i go tutaj wsadziłem w to miejsce. A tu dostałem od razu nagrodę, nie? O! No, był dobry uczynek i jest dobra nagroda. Nie mogłem się oprzeć, żeby wam pokazać piękne sarniaczki. Tutaj dwa i tutaj dwa. Takie świeżutkie, młodziutkie sobie rosną. A my idziemy dalej. Tak wygląda droga. Pełno kałuż, gdzieniegdzie. Bo tak jak mówiłem, padało. Teraz jakby troszkę jeszcze się ociepliło. A może się tak stać, to może jeszcze grzyby będą. No, widoki przepiękne dzisiaj, naprawdę. Naprawdę bardzo udane grzybobranie. Proszę zobaczyć. Kolejny. Ten kolor damy od słońca. Wielkość odpowiednia i kolorek świeżutki. Zabieramy oczywiście. Coraz bliżej auta. O, i tu kiedyś już komuś wspominałem i trafiłem w to samo miejsce, gdzie ktoś porzucił wiaderko eko z dziurkami, żeby się grzybki nie zaparzały. No dzisiaj w moim wiaderku raczej się nie zaparzą, bo temperatura była ciągle dosyć niska. Teraz się zaczyna ocieplać. 11:11. Będzie dziś soczysty film. Proszę, ocencie sami. Tutaj mamy drogę. O. Tutaj droga, 10 metrów. Idę sobie tak właśnie tędy. I kolejny jędrniutki podgrzybeczek. No oczywiście bierzemy. Sami ocencie, czy grzyby jeszcze są, czy ich nie. Tu już mamy skrzyżowanie. Skąd do auta jest bardzo blisko. Pokażę jeszcze raz te drzewko wysuszone. Jakoś ktoś zostawił je. O, tak sobie rośnie, straszy. I tu jeszcze jedno duże takie, taka proca. Na dwa się rozgałęziło, też sobie rośnie. Leśnicy takie zostawiają. Nie wiem z jakiego powodu. Może za bardzo koślawe i uznali, żeby sobie to rosło. Dobra, idziemy do auta. No tak, zbliżam się do końca dzisiejszego grzybobrania. Tam w oddali samochody 50 metrów. I na pożegnanie jeszcze taki podgrzybeczek się tutaj znalazł. Czas zakończyć dzisiejsze grzybobranie. Wiaderko pełne, nawet się troszkę ubiło. Grzyby takie miękkie bardziej, ale proszę zobaczyć. Jest bardzo dużo grzybków. Na koniec. Nie oczekiwałem, że tyle dzisiaj nazbieram, ale nie to mnie dziwi. Tam dwa auta, tutaj dwa, tu trzy. Tam widzę dwa i tam kilka. Policzyłem wcześniej 12 samochodów. Przed południem. Także ludzie weszli do lasu. Już tam słyszałem głosy. Ja myślałem o zakończeniu sezonu. Ale ludzie, widzę,
wcale o tym nie myślą. Także rejestracje wrocławskie, dwa samochody, także 100 km. O, jedzie kolejne auto. Będzie zaraz pogrom w lesie. Dobrze, że ja już swoje wiaderko mam pełne. Także do zobaczenia. Nie wiem, co dalej będzie. Po prostu nie wiem, co wam powiedzieć. Czy będę jeszcze w lesie, czy nie? Tego sam nie wiem. Jeszcze tak na zakończenie, wróciłem już do domu. Chciałem pokazać te spóźnione warzywa. Na 6. Jarmuch sobie radzi. Zimno mu nie przeszkadza. Brokuł. Będzie trzeba go chyba dzisiaj ciapnąć i zjeść. Też widzę, zimno mu jakoś nie za bardzo szkodzi. No i papryki jeszcze są czerwone. Dosyć sporo tych papryk. O, i tam jeszcze całe mnóstwo. Także papryka ostra wygląda w tym słońcu też przepięknie. Te kwiatuszki sobie też radzą. A był przymrozek dzisiaj. Skrobałem szybę, nie wiem jak przy ziemi. Moje kokoszki. No i osławiony predator jeszcze sobie radzi. Wszystkie kureczki. Wszystkie kureczki sobie tutaj łażą. Tak to wygląda. O, jeszcze pomidor nawet tam. Nie miałem kiedy go zlikwidować. No, kogut się drze. Dobrze, to by było na tyle dzisiaj.